Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W drugim dniu posiedzenia Senatu sprawozdanie z działalności w 2019 roku zdał Rzecznik Praw Dziecka. Moja praca to mówienie w imieniu tych, których głos nie zawsze jest słychany, podkreślał Mikołaj Pawlak. Pierwszym i podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Dziecka jest dbanie o dobro dziecka, szczególnie biorąc pod uwagę, że jego naturalnym środowiskiem rozwoju jest rodzina, wskazywał rzecznik Mikołaj Pawlak. Dzieckiem jest osoba, istota od poczęcia do 18 roku życia. Ten aspekt, jakże podstawowy i istotny, niestety budzi ciągle wątpliwości, a przypominanie o tym podstawowym prawie człowieka budzi ataki. A to właśnie te podstawowe prawa są bardzo często zaniedbywane i pomijane. Jako rzecznik praw dziecka mam w szczególności w tym bardzo otwartym i szerokim katalogu stać na straży prawa dziecka do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, bytowych i do prawa do nauki. Przedmiotem troski rzecznika była także ochrona dzieci przed przemocą, nie tylko domową, ale także w szkole i życiu publicznym. Jako rzecznik podejmuję działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, deprawacją, demoralizacją, wyzyskiem, zaniedbaniem i każdym innym złym traktowaniem. W czasie swojej kadencji Mikołaj Pawlak wprowadza wiele nowych rozwiązań, które mają skutecznie nieść pomoc dzieciom. Są też inicjatywy, które sprawdziły się w poprzednich kadencjach, dlatego są kontynuowane. Przykładem jest dziecięcy telefon zaufania. Dziecięcy telefon zaufania to taki zespół pracowników mojego biura, psychologów, pedagogów, prawników, którzy na bieżąco, często anonimowo odbierają telefony, pozwalają dzieciom, rodzicom, rodzinom, opiekunom w różnych sprawach, pozwalają często się wygadać, często zareagować w bardzo kryzysowej sytuacji. W czasie sprawozdania Mikołaj Pawlak zapewniał o szczególnej trosce skierowanej ku dzieciom niepełnosprawnym. Podkreślał również, że prawa dziecka wypływają z natury człowieka i nie powinny wymagać żadnych kodeksów i przepisów. Co minutę do Wisły wpada kilkadziesiąt tysięcy litrów ścieków. Awaria w warszawskiej oczyszczalni Czajka nadal nie została usunięta. Wojsko ułożyło już most pontonowy na rzece, ale tłoczenie ścieków awaryjnym rurociągiem rozpocznie się dopiero za 2 tygodnie. Skala zagrożenia rośnie w niewyobrażalnym tempie. To licznik, który pokazuje ilość ścieków wpływających do Wisły. Każdej minuty do rzeki trafia tysiące litrów zanieczyszczeń z lewobrzeżnej Warszawy. To już druga awaria oczyszczalni Czajka w ciągu roku. Warszawski ratusz miał zająć się usterką, ale zbagatelizował problem. Teraz prokuratura regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Prowadzone jest ono w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem kontroli funkcjonowania rurociągów technologicznych transmitujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka oraz zapewnienia prawidłowego działania systemu odbioru ścieków. Poinformowała rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Warszawie prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Warszawskim władzom po raz kolejny musiał pomóc rząd. Wojsko ułożyło już na rzece most pontonowy, przez który zostanie pociągnięty awaryjny rurociąg. Wiceprezydent Warszawy zapowiedział, że tłoczenie ścieków rozpocznie się za 2 tygodnie. W tym czasie do rzeki wpłyną miliony litrów zanieczyszczeń. Resort rozwoju proponuje ulgę na robotyzację. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na rynku pracy dzisiaj na liniach produkcyjnych, to jest nas zdecydowanie mniej niż potrzeb. Mówimy o tym, o robotach, które mogą zastąpić, które mogą być w tych miejscach pracy, których my coraz częściej nie chcemy wykonywać. Mało chcemy już spawać z podniesionymi rękami przez 8 godzin.
i tę pracę dzisiaj wykonują najczęściej, na przykład w zakładach motoryzacyjnych, właśnie roboty. My dzięki przyspieszonej automatyzacji czy robotyzacji zastępujemy tę pracę, której człowiek nie chce i nie powinien w XXI wieku wykonywać. Robot, jak mówią moi współpracownicy, nie zakłada maseczki, nie dezynfekuje swojego manipulatora, a zatem jest zdecydowanie bardziej odporny na sytuacje kryzysowe, chociażby takie jak pandemia. Dziś odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Spoczął on w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w Bazylice Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ksiądz kardynał Marian Jaworski, przyjaciel świętego Jana Pawła II, były metropolita lwowski i pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zmarł w sobotę wieczorem, mając 94 lata. Dziś odbyły się jego uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył metropolita lwowski, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Na początku mszy świętej pogrzebowej list od ojca świętego Franciszka odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, Salvatore Pennacchio. Papież odniósł się w nim między innymi do więzi, jaka łączyła księdza kardynała Jaworskiego ze świętym Janem Pawłem II. Wspierał go w trudach biskupiej i papieskiej posługi. On także udzielił umierającemu papieżowi sakramentu namaszczenia chorych. Jako filozof i teolog blisko współpracował z papieżem Benedyktem XVI. Mnie osobiście łączy z nim data konsystorza w roku 2001, podczas którego obydwaj zostaliśmy kreowani kardynałami. Podczas homilii ojciec Romuald Kośla z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, były przełożony polskiej prowincji Bernardynów, podkreślił, że ksiądz kardynał darzył szczególnym uwielbieniem Matkę Bożą Kalwaryjską. Często powtarzałeś: wszystko zawdzięczam Matce Bożej Kalwaryjskiej. A wyrazem tej synowskiej miłości i wdzięczności pozostaną na zawsze cenne wota złożone u stóp kalwaryjskiej Pani. I Ty sam, który pragnąłeś, aby tutaj właśnie spocząć po śmierci. Żegnamy człowieka wielkiego, którego koleje losu mogłyby wypełnić życiorysy wielu osób, podkreślił z kolei w liście przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Wielkość zmarłego kardynała nie zasadza się jednak na tytułach naukowych, napisanych książkach, pełnionych funkcjach czy piastowanych urzędach. Jego wielkość wynikała z głęboko zakorzenionej w jego sercu prawdy, która towarzyszyła jako motto biskupiego zawołania: Michi vivere Christus est, dla mnie żyć to Chrystus. Za podźwignięcie i odrodzenie kościoła we Lwowie i całej Ukrainie dziękował zmarłemu metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Nad Twoją trumną, księże kardynale, wraz z całym kościołem metropolii lwowskiej dziękuję. Obrzędowi pożegnania przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Dziękujemy dziś Bogu za to, kim zmarły był, jakie zostawił nam dziedzictwo. Świętej pamięci ksiądz kardynał Marian Jaworski został odznaczony w 2017 roku Orderem Orła Białego za zasługi dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz za pogłębianie dialogu ekumenicznego. Otrzymał też wysokie odznaczenia ukraińskie. Na Białorusi odbywają się procesy uczestników demonstracji, uznawanych przez władze za nielegalne. Codziennie na ulicach Białorusi dochodzi do zatrzymań. Ukarani nie tylko spędzą czas w areszcie, ale zostali także zobowiązani do tego, by ponieść kary finansowe. Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Ich uczestnicy żądają odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Podczas akcji protestu dochodzi do zatrzymań. W środę zatrzymano 37 osób, w czwartek 36.
Do zatrzymań doszło m.in. na Placu Niepodległości, w dzielnicy Sierra Branca i w Łaszanach pod Mińskiem. Na Białorusi odbywają się procesy uczestników demonstracji. Wśród ukaranych są m.in. studentki medycyny zatrzymane w środę. Coraz częściej struktury siłowe przyjeżdżają na miejskie podwórka, by zdejmować biało-czerwono-białe flagi lub przerywać uznane za nieprawomyślne spotkania czy koncerty. Polska cały czas wspiera Białorusinów, którzy domagają się demokratycznych wyborów i sprawiedliwości w kraju. W sprawie Białorusi na poniedziałek zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego ze wszystkimi posłami. Poprzednie takie spotkanie odbyło się 26 sierpnia. Tą informacją kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.